Welcome. I would like to welcome very warmly Ms. Esther. Thank you for being with us again. Of course. Thank you for having me. Yes, we have quite some people here today. We can see you. Probably you cannot hear them because they don't have microphones. You can hear only me. And today's presentation is about the subject. The topic is Pantry Staples for Healthy Eating. So please take a note if you can. This lecture will be also available online on our website. So please enjoy and spend a good time with us. Okay, thank you, Esther. Hi, everyone. Thank you for having me. Everybody welcomes you and clapping their hands. So today we're going to talk about pantry staples for healthy eating. It's still winter out there, so we don't like to go shopping so often, or I don't. So I like to keep things on hand, that way I can prepare a healthy meal pretty easily. So we're going to talk about what are pantry staples. We'll talk about some of the nutritional benefits of each category. Then we'll go into nutrition label reading, so what's important to look for when you're buying pantry items, and then we'll take time for questions. Okej, o czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy mówić o naszej zwierzarce, co powinniśmy, jakie podstawowe produkty powinniśmy mieć w naszej zwierzarce, jaki suchy prowiant. Będziemy mówić o wartościach odżywczych tych produktów w każdej kategorii, jak również będziemy się uczyć, jak dobrze czytać informacje zawarte na produktach, jak dobrze odczytać, ile mają węglowodanów, protein, cukru, soli. So before class started today, I actually rated my own pantry to show you real examples of what someone like me or someone like you may have in your pantry. So some pantry staples that you probably have on hand are canned beans. I'm gonna get my bag out of chopping in my kitchen. Some pasta, maybe. So I include the freezer as pantry staples because freezer items can last really long. So I have frozen vegetables in my freezer. I also like to have a big spice cabinet. So I like to use like all different spices because I love that in the kitchen. The other things that I like to have on hand are nuts. And then also frozen wheat. Very easy. You could throw in oatmeal in the morning, make a smoothie, let it thaw out, and have it with cottage cheese or yogurt. And again, it lasts really long. So these are just some pantry staples, and then we're going to talk about the benefits of each on the next slide. Okay, so to jest tak naprawdę pantry staples, czyli tak naprawdę mówimy na to zwierzarka. Co powinniśmy mieć, czy to, co mamy zazwyczaj w naszych zwierzarkach, w naszych półkach kuchennych? Produkty w puszkach, makarony, w zamrażarce mamy warzywa albo owoce mrożone, mamy zioła, mamy orzechy, mamy suszone owoce, różne sosy, przetwory pomidorowe, olej, oliwa i inne owsy również. And here's a more complete list of what you may have in your pantry. So for canned items, they last on the shelf at room temperature for such a long time. I mean, I'm just looking at my canned beans now and they expire in 2025. So that means I can have my beans safely for 3 years. Other things that you would like to have on hand are canned fruits. Okay. You always want to make sure that you get them packed in juice or water because a lot of times they're packed in syrup, corn syrup, heavy syrup, and those are usually it lends to a lot of added sugar that you don't need because fruits are already so sweet. Co możemy mieć, jeżeli chodzi o produkty w puszkach? One mają bardzo długą wartość spożywczą. Takie puszki są zazwyczaj kilka lat ważne. Esther sprawdziła swoją puszkę, jest ważna do 2025 roku, czyli kolejne 3 lata, można powiedzieć, prawie 4. Zwróćmy uwagę na to, w czym są te warzywa. Zazwyczaj najzdrowsze są takie, które są w wodzie albo w oleju, natomiast nie kupujmy takich puszek, które są na przykład w syropie kukurydzianym. No to są po prostu mniej zdrowe rzeczy. Mm-hmm. So
So other good things to have that are canned are vegetables, and again, beans, so garbanzo beans, kidney beans, even lentils, and all these things that you buy canned for like vegetables and beans, you want to make sure you get with no eggs. So it would say something like this on the can, no salt added or reduced sodium. Because a lot of times they add a lot of salt when they're packing the vegetable or the bean, and that adds too much salt to our diet, and we don't actually need it. So in addition to buying things that are no salt added, or if you can't find something like this, what you can do is you can take the beans and you put them in a colander, rinse them over water, and that removes actually 50% or more of the salt. So that's important. Bardzo ważne jest to, jeżeli będziecie również kupować warzywa i owoce w puszce, zwróćcie uwagę na to, żeby tam nie było dodatkowej soli, ponieważ to sól podnosi ciśnienie, nie jest zdrowa. Generalnie nasze spożycie soli w ciągu dnia jest dość wysokie, więc tutaj nie potrzebujemy dodatkowo dosalanych produktów. Jeżeli już kupimy taki produkt, warto to po prostu przepłukać w wodzie, wtedy wypłukamy tą całą dodatkową sól. And another good item to buy is canned fish or chicken. If you like sardines, tuna fish, salmon, these are really good items to have on hand if you want to add protein to a salad or any dish. And again, try to buy something that's lower in sodium because they like to pack the salt in these canned fishes as well. Dla swojego zabezpieczenia dobrze mieć produkty proteinowe w puszce, czyli takie jak chicken, czyli kurczak albo ryby. No i też właśnie zwróćmy na uwagę, w czym to jest. Najlepiej, żeby to były produkty w wodzie, ewentualnie w oleju, ale bez dodatkowej soli. Another great thing that can make a meal within 10 minutes is to have pasta, whole grain pasta. So I have this in my house, whole grain linguine. And I just cook with the dash for a minute. And it's a real complete meal. In one serving, you get 8 grams of protein. Which is quite a lot to keep you full, and it also has 7 grams of fiber. So that's about a quarter of what you need in a day. And the only ingredient in this whole pasta is whole grain flour. So you know that's a whole grain that's really beneficial. Not only do you have protein and fiber, but it has a ton of vitamins and minerals. If you look on the back, look at all that. It's packed with nutrition. And sometimes I find it's for $1 in store, so it's pretty affordable. Bardzo ważne jest to, aby kupować na przykład ryż czy makarony pełnoziarniste. Ja bardzo proszę, żeby troszkę ciszej mówić, proszę Państwa, albo na razie po prostu przestać dyskutować, ponieważ mamy klasę internetową i bardzo ciężko zrozumieć i Państwu anglojęzycznym, i mi tłumaczyć. Także bardzo proszę na razie powstrzymać się od wszelkich rozmów. To jest pół godziny, to są klasy, które są obowiązkowe, jesteśmy sponsorowani przez miasto i my musimy pewne programy dla Państwa przeprowadzić. Jeżeli chcemy się, proszę Państwa, dalej tutaj spotykać i funkcjonować, musimy podążać za pewnymi po prostu ruch. I bardzo proszę, żeby wzajemnie w tym momencie to uszanować, dobrze? Będę bardzo wdzięczna. Po prostu słuchajmy się w to, bo są interesujące tematy. Myślę, że wielu z nas to wszystko w jakimś sensie wie, ale to jest warte dla przypomnienia. Tak jak mówię, miasto to od nas wymaga i my musimy te klasy przeprowadzać. Jak mamy dalej funkcjonować i służyć po prostu też Państwu. Także bardzo bym prosiła. Dziękuję bardzo. I ask you, please lower your voices. This is the classes and this is the programs which we have to offer to our guests. This is the classes which are obligatory. So please respect each of us here. Those who are working, who commit their time. I know that this is the information you might already know, but this is a very good reminder for all of us, okay? So thank you so much, be patient. This is like a half an hour class, and we have to conduct this. Thank you so much. Another good thing to have on hand are nuts and dried fruit. I like to keep my nuts in the freezer because sometimes if I leave them in the pantry, they get spoiled quicker. And they're filled with healthy fat. A lot of people like to stay away from that fat, but the fat found in the nuts are heart healthy, and they can prevent against cardiovascular disease, dementia, Alzheimer's, so it's really good to have nuts.
And funny enough, if you look at walnuts, they actually look like the brain, and they're actually really good for your brain. So that's, and almonds look like eyes, and they're good for your eyes. So sometimes the food looks like what it's good for. Kolejnym dobrym, bardzo dobrym i zdrowym produktem są orzechy, które i są po prostu takim prowiantem na czarną godzinę oczywiście. Po pierwsze zawierają bardzo zdrowe tłuszcze, tłuszcze wpływają na poprawienie pamięci, jak również wpływają na nasz system nerwowy. Także warto mieć takie produkty w domu. Starajmy się kupować orzechy niesolone, no bo wszelkie orzechy solone tam mają bardzo dużą ilość soli, która no wiadomo nie jest zdrowa. Go ahead. And then it's also really good to have oils and vinegars in your cabinet. A lot of times they sell different like cuts of olive oil. So this is something you may not know, like extra virgin olive oil should only be used when making salads. You shouldn't really cook with it, because when you cook with it, it actually destroys the oil and it's actually not healthy for you. So if you're going to cook with olive oil, make sure you're using a light olive oil, or a canola oil or a vegetable oil, something like that that's lighter, that it takes high heat. Mm-hmm. With extra virgin, you want to make sure you're only using it for raw. So drizzle over a salad or a dish to add some flavor to it at the end. Kolejnym produktem to są oleje. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej rzepakowy lub oleje roślinne. Z tym, że oliwa z oliwek można ją tylko używać na, jak wiadomo, do sałatek, do surówek. Nie można na tym smażyć, ponieważ no, witaminy i elementy, które są w tym zawarte, no, są jakby wytrącane i po prostu ten olej robi się dla nas niezdrowy. Najlepiej smażyć na oleju rzepakowym lub po prostu roślinnym dostosowanym do wysokich temperatur. And then dry herbs and spices, so they're just as healthy as fresh. I like to keep all different types of herbs and spices in my pantry, that way I can add different types of flavor to any meal that I'm cooking. And lastly, if you're ever looking for a treat, you should always have some baking products on hand, sugar, flour, sort of baking powder. And again, if you keep all of these in a dry, cool place, along with your spices, they can last a really long time. Kolejnymi takimi produktami, no to są oczywiście zioła i przyprawy. One zazwyczaj mają dużą wartość, czas spożywania. Niektóre oczywiście zioła są ziołami zdrowotnymi, można powiedzieć, mają właściwości zdrowotne, na przykład obniżają ciśnienie albo na przykład obniżają poziom cukru. No i oczywiście produkty do pieczenia, mąka, cukry, proszek do pieczenia, soda oczyszczona. Najlepiej produkty, na przykład produkty takie jak soda oczyszczoną czy proszek do pieczenia kupować organiczny bez zawartości aluminium. Jeżeli no mąki, wiadomo, że nie wszystkie ciasto opieczemy na białej mące, ale możemy zastępować na przykład mąką ryżową, która jest na przykład gluten free, bez glutenu, albo po prostu mieszać z mąką migdałową, tak żeby jakby wartość tej białej mąki troszeczkę podnieść. Go ahead. When you're buying flours, there's so many on the market that are whole grain and healthier. And if you are looking to eliminate like flours and breads in your diet, they even have almond flour, which sometimes I replace in cookie recipes, and they taste even better than the original. So always look for alternate flours if you're interested in getting more nutritional benefits than white flour alone, because white flour, they bleach it, they remove all the good nutrients. So better to go whole grain than Czyli to dokładnie co powiedziałam przed chwilą. Ester powiedziała, że jeżeli możemy zastąpić białą mąką, mąkami innymi, podniesiemy wartość odżywczą po prostu tej białej mąki. Aha. So I just want to go over basic nutrition of all the different products, but we basically spoke about this. Since it is the winter time, I focus on certain vitamins that are good for your immune system. So vitamin B. Vitamin E are really good for your immune system, and you can find it in the beans, you can find it in the whole grains, and you can also find it in the canned fishes. Ponieważ myśmy już teraz powiedzieli o wielu tych składnikach, które są w tych produktach, natomiast ponieważ jest to okres zimowy, tutaj Ester chciała się skupić na
na produktach, które podnoszą naszą odporność, czyli witamina B, witamina E, essential fats, czyli te zdrowe tłuszcze tak zwane, no i fiber. Mm-hmm. Fiber is a really important nutrient. It helps us keep us full. It helps stabilize our blood sugars. And you can find that in dried beans, canned vegetables. You can find it in the whole grains that we spoke about, like pasta, rices, quinoa, barley. And then is the essential fatty acids are really good for heart health. You can find those in nuts. In nut butter, so like peanut butter or sunflower seed butter. You can also find it in olive oil, canola oil, and canned fishes. Teraz, jeżeli chodzi o inne produkty fiber, to ja wymieniłam, ale jest zima i w zimie zawsze troszeczkę więcej chce nam się jeść. No i zawsze się martwimy o to, że przytyjemy, zwłaszcza wypanie. Fiber ma to do siebie, że trzyma nas dłużej sytymi. Także obniża też łaknienie i obniża poziom cukru we krwi. Kiedy poziom cukru we krwi nam się podnosi, no to oczywiście chce nam się bardziej zjeść czegoś słodkiego. Także warto no, tutaj dbać o zrównoważoną dietę. Go. And then protein. Lastly, protein keeps us full, helps with cell function, helps basically we need protein to survive. And we can find protein again in canned beans, you can find it in the whole grains. Again, a lot of people don't think pasta has protein, but it does. And then again, you can find it in the canned fishes and nuts. A lot of people think that canned foods, frozen foods are not as healthy as fresh. But that's not necessarily the case, especially when you don't have access to fresh foods or if you're making dinner and you don't want to go shopping. These ingredients are just as healthy as fresh. With frozen foods, they pick them at the peak of freshness, they blanch them quickly to make sure all the nutrients are packed in and they freeze them. Mm-hmm. Same thing with canned foods. You're going to get all the nutrients as you were if you were going to eat it fresh. So definitely don't mix the canned items. They're just as good, especially when you buy the right ones. So mm-hmm. No added salt and no added sugars. Tak samo jeżeli chodzi o proteiny, proteiny też trzymają nas, można powiedzieć, bardziej najedzonymi. I no, proteiny znajdziemy oczywiście oprócz tego, że w orzechach, znajdziemy w drobiu, w rybach. Oczywiście najlepiej kupować świeże, ale w okresie zimowym nie zawsze jesteśmy w stanie kupić świeże takie produkty, więc no, produkty mrożone, tak, mrożonki czy produkty w puszkach są tak samo zdrowe, jeżeli są dobrze zrobione, można powiedzieć, bez dodatku soli nadmiernego, no są tak samo zdrowe jak produkty świeże, chociaż oczywiście każdy z nas woli jeść produkty świeże. Mhm. And then for freezer foods, I consider it pantry because things in there stay long, so frozen vegetables like I showed you, the frozen mango. You could also use bread in the freezer, so a lot of times I like to buy fresh bread, but as you know, it's mold within like a day if you don't eat it. And who's eating a loaf of bread in a day? So I like to just pick my bread from the freezer. And then also poultry and fish. When you buy them frozen, a lot of times they pack them or they vacuum them in individual portions. So if you're worried that, oh, I'm going to have it in the freezer and then I'm going to have to thaw it out and I'm going to have somebody leftovers, try to look for the one that's pre-packed in little portions so you can just pull out what you want without having to thaw out a few pieces of chicken or meat and then having too many leftovers. Proszę, jeżeli chodzi teraz o freezer, no to bardzo można kupować warzywa, owoce. W sklepach są dostępne świeże ciasta drożdżowe na pizzę. Można to kupić w małych porcjach i najlepiej to dobrze sobie poporcjować na takie jednorazowe porcje, które używamy na jeden posiłek, tak żeby, no, żeby było nam łatwiej to wszystko rozmrozić. Tak samo jeżeli chodzi o ryby, czy drób, czy inne mięsa, które po prostu mrozimy. To myślę, że każdy z nas to robi, porcjuje, pakuje, tak żeby to był łatwy akces do tego, żeby łatwo było rozmrozić tyle, ile potrzebujemy na dany posiłek. And then also when you're meal planning and you're making something like a soup or a stew or a casserole and you make too much, you can always put it in individual containers, label and date them, and it can last in the freezer for 2 to 3 months.
without sacrificing any quality. So that's really good. I like to do that. Let's say I'll make a meat sauce or something, and I don't want to keep that in my refrigerator because I know it's going to go in the trash. So I pack it in individual containers, label it, and then when I'm ready to eat it, I'll thaw it in the refrigerator. It depends, but it could take around like 12 to 24 hours. And then I'll keep it on the stovetop, and it's just as fresh as the first time I made it. Jeżeli chodzi o tak zwane to, co nam zostaje po naszych obiadach, czyli jeżeli robimy jakieś zupy, robimy gulasze, to warto to też zachować i pomrozić w mniejszych opakowaniach, możemy mieć na kolejny obiad za jakiś czas. I możemy to oczywiście wykorzystać w ciągu 2-3 miesięcy bez utraty wartości odżywczych. And then we already spoke about this, so I'm just going to skip over it. And then above all these frozen and canned items, they just offer convenience. So when you're in a pantry to go shopping that week, you have a pantry full of nutritious products that you could just use and look up and cook this and healthy meal. And it's also really affordable. I mean, you could buy frozen and canned items at a really affordable rate. This, I think these beans were like 89 cents. So. Pretty cheap, and I can have it for up to 5 years in my pantry. Otóż to, więc jeżeli chodzi o, znaczy o zakupy, no to najlepiej też korzystać z ofert promocyjnych, które są. No bo wiemy, że no, ceny w ostatnim czasie poszły bardzo dużo do góry, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. No ale makarony możemy kupić za dolara na paczkę, czy puszki też. No tak jak było mówione, no, nie powinno to mieć mniejszej wartości odżywczej. Wszyscy wolimy świeże, aczkolwiek na czarną godzinę puszki i inne takie produkty suche możemy trzymać przez długi czas po prostu w naszych szafkach kuchennych. And then very quickly, I just wanted to go over what to look for when you are buying any kind of frozen items. You want to make sure that you're following the proper portions. So if they say that there's 8 servings in a container, try not to eat the whole container, stick to an eighth of it, which is, and they tell you the serving is 2/3 of a cup. They tell you how many calories it is. We want to try to limit whatever's highlighted in red. So, just a second, hold on, zaczynamy od góry. Tutaj pisze serving size. Pamiętajmy o tym, że kalorie podane są na serving size, czyli całe to opakowanie jest podzielone według producenta na te ilości. I ta 230 nie tyczy się całej paczki, tylko na tą ilość, którą producent tam przewidział. Także prośba, żeby takiej paczki na przykład nie zjeść naraz, bo to trzeba sobie później przemnożyć. Jeżeli jest 8 servings, 8 serwowań na całe opakowanie, czyli jeden ten serving ma 230 kalorii, no to przemnożmy sobie to razy 8, no to już będzie odpowiednia ilość. Mm-hmm. Some other things you want to limit against bulimia, so anything added to your diet, if you have high blood pressure, it could cause negative effects. You want to make sure you're buying products that have no added salt. Other things that you want to look for is added sugar. So if you look at this label, it has 12 grams of sugar, which would be okay if it was natural. Like, for example, I have dried basil here, and it's 22 grams of sugar in a serving, but no added sugar. So you want to make sure that when you get added sugar, you want to try to stay away from any added sugar. So if you're buying like fruit cups or canned fruit, make sure you buy a banana juice or water, because that's no added sugar. Na co zwrócić uwagę, patrząc na naklejkę z informacją o produktach. Na tą czerwoną część, która jest tutaj na ekranie zaznaczona. I patrzymy na sodium, czyli na sól zawartą, na karbo i patrzymy na cukry. Teraz tak, cukry, wiadomo, że większość produktów ma swój naturalny cukier. Więc jeżeli na przykład pisze total sugar jest 12 gramów, i pisze poniżej dodatkowo 10 gram cukru, czyli w tych 12 gramach jest aż 10 gram cukru dołożonego, czyli to jest bardzo dużo cukru. Zwracajmy, jak czytamy te informacje na produktach, zwracajmy na to uwagę, ile jest dodatkowego cukru, tego added sugar.
bo to nam mówi, ile producent po prostu dołożył zwykłego białego cukru albo, nie wiem, corn syrup albo cokolwiek innego tam mógł dołożyć. Tak samo jeżeli chodzi o węglowodany, jeżeli naszym celem jest nisko węglowodanowa dieta, musimy patrzeć, ile jest węglowodanów, aczkolwiek należy popatrzeć, ile jest fajber. Na przykład tutaj jest 13% węglowodanów i jest 14% fiber, czyli to jest tylko 4 gramy, a reszta to są węglowodany nie wiadomego pochodzenia, można powiedzieć. Także trudno tutaj powiedzieć. No, musimy na to po prostu zwracać uwagę, czytać i patrzeć. Mhm. And I heard you say a little bit about fiber, so you want to make sure you get enough fiber and protein, because these are things that keep you full for longer. And then you see the vitamins on the bottom. You want to make sure that the foods that you are buying are packed in these vitamins. Vitamin D and calcium are both really good for bone health. Iron gives you energy, and then potassium is good for your heart. So you want to make sure that you're buying products that are nutrient dense and are high in these values. Jeżeli chodzi o ten niebieski pasek, no to są proteiny, które już było mówione, czy mają nas pełnymi i witaminy. Witamina D, kalcjum to są ważne elementy, żelazo, które odpowiada za naszą energię, potas, który odpowiada za nasze serce. No po prostu na to zwracajmy uwagę. Mm-hmm. And you can find this on any package item that you're buying. So you can eat on the back. So just make sure you glance at it before, if it's something new that you're buying that you've never bought before, you just glance at it quickly and make sure it passes the test. Te informacje są na każdych produktach, które kupujemy. Jeżeli kupujemy coś nowego, to po prostu zwróćmy uwagę na to, co to jest. Wiadomo, że jeżeli kupujemy stałe produkty, no to my mniej więcej już wiemy, co jest w nich zawarte, więc oczywiście nie czytamy tego za każdym razem. And then, I don't know if Maria printed it, but I provided her with a handout. So if you are looking to fill up your pantry with healthy items, I provided a little shopping list for you guys. And then again, you could change this the way you see fit. This was just an example of what to look for when you are trying to fill up your pantry with delicious and nutritious products. Za polecję Państwu dodrukuję tą informację, kto z Was będzie chciał. To jest właśnie takie podsumowanie naszej dzisiejszej klasy, co warto mieć w swoich szafkach kuchennych, co warto mieć w swoich spiżarkach i jest to podzielone na odpowiednie kategorie. And that is it. Does anyone have any questions? Więc to wszystko, tak. Questions. There is one question. Hold on. I'm gonna mic. Just a second. Hi. I just wanted to ask if now with this new pandemic, I was in a couple situations where instead of buying a name brand, canned goods of store brand like Urban Meadow or Trader Joe's or Whole Foods, sometimes price wise, is that the same nutrition? That the name brand and the store brand? Oh yes, for sure. Like any product that I showed you wasn't like Boy or anything. Like this is Wegmans. And it's just as nutritious. They just make their own products because it's cheaper for them. But if you just look at the label the same way, it's just as good. A lot of times like I know Trader Joe's, like frozen products could be really high in sodium, like the prepared chickens and fishes. So just make sure you're looking at the label before you do purchase it, because sometimes you'll be shocked at how much salt are in those products. Tutaj było pytanie odnośnie właśnie produktów, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, czy bo wiele firm, wiele sklepów wypuszcza swoje własne produkty ze swoim imieniem swojej firmy czy sklepu. I było pytanie, czy to są też dobre produkty. Więc tak naprawdę generalnie te wszystkie produkty są tak naprawdę takie same, no tylko ktoś po prostu firmuje jakby swoim, dana firma firmuje je swoim imieniem. Najważniejsze jest to, żeby po prostu patrzeć na te informacje dodatkowe zawarte na produktach. I tutaj Estelle powiedziała, że na przykład no, wielu z nas kupuje Trader Joe, oni mają dość dobre też ceny. Ale na przykład niektóre produkty z kurczaka mają bardzo dużą zawartość soli. Tak naprawdę to się zdarza, tak prawdę powiedziawszy, w każdym produkcie.
produkcie to może być i w każdym sklepie. Także tutaj nie ma żadnej takiej reguły. No chyba, że są jakieś typowo specjalistyczne sklepy czy produkty, które po prostu nie mają soli. Ja na przykład jak kupuję ser żółty, zawsze kupuję, proszę o lukusowi, czyli z małą zawartością soli. Yeah, and actually, like sometimes I prefer the store brands. Not only are they more affordable, but I find that I get better options because I'm at that store, so they're carrying a more substantial variety of those products. And a lot of times they listen to their customers and they take in their feedback and then they fix their products. Like Trader Joe's, a lot of times they didn't have any canned beans with no added salt. Now they have a whole line of no added salt beans. No added salt tomato products, so I always love to go to Trader Joe's or even Whole Foods, and I make sure to just read the label quickly, glance at it. It's usually on the front, we'll say like no sodium. Wiele z tych firm, znaczy warto zrobić, może nie tyle complaint, ale no, zwrócić uwagę, nie wiem, do menadżera sklepu podejść i powiedzieć, że nie ma, brakuje takich produktów. I no, jeżeli chcą utrzymać klienta, no to zaczynają sprzedawać produkty, które są po prostu w popycie, na które jest zapotrzebowanie, które po prostu klienci chcą i potrzebują kupować. Any other questions? Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Okej, nie ma więcej pytań. Thank you very, very much. Thank you for being with us. Esther, thank you so much. We are glad that you are here with us every month, and we're gonna have next class with Esther somewhere, I don't remember, in April, I believe, or in March. So we'll let you know, and please be with us, please be patient with us. Thank you so much, have a good day. Bye-bye. Bye.